serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Dzieje taki film nagrywany telefonem, z racji tego, że mój internet niestety nadal nie działa. Nie mogę się dodzwonić na infolinię, a e-mailowo odpisuje mi ktoś raz na 72 godziny, a już od kilku dni nie mam internetu, więc filmik będzie nieco gorszej jakości niż zazwyczaj to bywa. Kilka osób zadało mi pytanie, jak wygląda segregacja śmieci u mnie. Ogólnie rzecz biorąc, staram się, żeby tych śmieci było coraz mniej. Na przykład, jakiś czas temu, a co również umieszczę w moich ulubieńcach miesiąca, kupiłem papierowe torby z takiego szarego papieru na kanapki do pracy, na drugie śniadanie. I już samym tym zredukowałem moje śmieci o 220 torebek plastikowych miesięcznie. Ale przejdźmy do rzeczy. Od dawna już segreguję śmieci, ale po przejściu na weganizm zacząłem to robić tak bardziej skrupulatnie, że tak powiem. I staram się naprawdę, co tylko się da, segregować. Pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Pokażę Wam, w jaki sposób tak zwany City Council, czyli ta cała organizacja zajmująca się właśnie śmieciami, wodociągami itd., dba o to również, abyśmy mieli czystszą planetę. No więc tak, przełączę teraz kamerę i przejdziemy do zaglądania mi w śmieci. Nie zwracajcie uwagi na mój bałagan tutaj wszędzie, no niestety wygląda to jak wygląda. Pod zewem mam taki specjalny koszyk. Jest to koszyk, który zawiera odpady wszelkie organiczne oraz ręczniki papierowe, które rozkładają się wraz z żywnością. Tutaj kładziemy wszystkie owoce, warzywa, wszelkie odpady żywnościowe, które mamy w kuchni. Wszystko jest oczywiście w worku, który rozkłada się bez problemu w glebie i bodajże rozkłada się w ciągu 7 dni. Z tych śmieci następnie będzie robiony w City Council kompost. Utylizacja takich odpadów praktycznie nie kosztuje nic. Wszystko trafia z powrotem do ziemi, wszystko jest tak naprawdę używane jako użyźniacz ziemi. To jest taki malutki koszyk. Na dworze będę miał taki większy kosz do oczywiście tego typu worków. Tutaj również umieszcza się na przykład wycinki trawy i tak dalej. Niezjedzone stare ciastka, które już pewnie tutaj leżą od dobrych paru miesięcy. No cóż. Na zewnątrz mamy moją siłownię garażową. Mamy tu taki potrójny kosz. W tym potrójnym koszu są różne rzeczy. Pierwszy na dnie służy do odkładania odpadów kartonowych oraz szkła. Są to rzeczy, które tak naprawdę będą przerabiane na inne produkty. Drugi kosz środkowy służy do wywalania puszek, aerozoli wszelkiego rodzaju, czyli też właśnie takie puszki metalowe, kartonów po mleku, w moim przypadku oczywiście po mleku sojowym, migdałowym i ryżowym, oraz wszelkiego rodzaju plastików. Te produkty również częściowo będą przetworzone na produkty inne. Utylizacja tego kosza jest już nieco droższa niż kosza numer 1, który właśnie w pełni będzie przetworzony, bo niektóre z tych produktów niestety trafią na normalne wysypisko śmieci. W trzecim koszu, na górze, do trzeciego kosza wyrzucamy papier, wyrzucamy wszelką folię, na przykład z jakichś gotowych dań, wyrzucamy ubrania, buty, baterie oraz narzędzia. Baterie, narzędzia, wszystko to będzie utylizowane, narzędzia będą przetwarzane również na inne produkty. Papier, no jak to papier, wiadomo, prawda? Tekstylia najprawdopodobniej będą po prostu palone. A więc tak, mamy właściwie trzy tutaj kosze do segregacji śmieci. A teraz przejdziemy do moich dwóch koszy. To jest druga część tego brązowego kosza mojego, którego widzieliście. Tutaj lądują odpady popisty, pudełka popisty, które również ulegają biodegradacji. Tak jak wspomniałem, ręczniki papierowe, chusteczki papierowe oraz wszelkie produkty żywnościowe, czyli wszelkie rzeczy, które rozłożą się w glebie bardzo szybko i które będzie można przerobić na kompost. Taka mała ciekawostka. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale tutaj wszelkie
pudełka do pizzy, które są przez różnego rodzaju restauracje wydawane, są biodegradowalne, czyli rozkładają się normalnie w glebie. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce naprawdę, ale te kartony idą jako kompost. No i tutaj mamy zmiksowane śmieci, czyli wszystko inne, czego nie można przesegregować. Słuchajcie, mam tutaj właściwie jeden worek, jeden mniejszy. To są moje śmieci z... Zaraz wam powiem, śmieci wywalają, wyrzucamy w środę, gdzie jest sobota. To jest moje 1,5 tygodnia i tak dosyć dużo. Ale tak jak mówiłem, kiedyś były tu już 4 worki po tym czasie. Jest troszkę zimno na dworzu, ale mam nadzieję, że ten filmik wam przybliżył mniej więcej, jak to wszystko jest tutaj segregowane. Ogólnie rzecz biorąc, teraz na jakiś czas otrzymujemy takie sprawozdanie, jakie są koszta utylizacji jakiego kosza na śmieci, które właściwie mają, no, te raporty mają za zadanie przybliżyć normalnemu użytkownikowi, normalnemu gospodarstwu domowemu, w jaki sposób pozbywają się te instytucje tych śmieci. Ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo dobre, gdyż niewiele z nas zdaje sobie sprawę, ile potrzeba zachodu i pracy, ile trzeba pracy ludzkiej, żeby na przykład taki czarny kosz, który nie idzie do recyklingu, żeby był posegregowany, żeby się tak naprawdę tych śmieci pozbyć. Koszt utylizacji jednego takiego kosza, czarnego kosza, który nie idzie do segregacji, to jeżeli dobrze pamiętam, około 50 funtów. Koszt utylizacji jednej tony to ponad 900 funtów. Jest to bardzo, bardzo dużo. Chodzi o to, żeby przybliżyć zwykłemu użytkownikowi, jak to tak naprawdę wygląda. Jaki jest koszt w pracy, koszt finansowy tego, że dana osoba tych śmieci nie utylizuje, nie segreguje w żaden sposób. Jest to bardzo dobra sprawa. Dostajemy po prostu takie tabelki, co gdzie idzie, co ile kosztuje, do czego trzeba ilu ludzi. Jest to sytuacja zupełnie odwrotna niż w Polsce. Wiele razy spotkałem się w Polsce z tym, że ludzie nie segregują śmieci, bo i tak wszystko idzie do jednego kontenera. I to prawda. Sam to widziałem, słuchajcie. 3 kosze na śmieci, podjeżdża śmieciarka i wszystko wywalają tak naprawdę na jedną kupę. No jaki to jest sens? Tutaj na przykład przyjeżdża śmieciarka, z tą śmieciarką przyjeżdża 4 ludzi. 4 ludzi przyjeżdża razem ze śmieciarą i każdy z tych ludzi bierze inny kosz i wkłada zupełnie do innej przegrody. Śmieciarki te mają przegrody, mają 5 przegród. Tak jak ogólnie tutaj mamy właśnie w tym przypadku, prawda? Największa służy do wyrzucania tych śmieci, które nie są posegregowane. Następnie jest też druga duża, która służy do wyrzucania tych śmieci organicznych, czyli z tego brązowego kosza. I są 3 mniejsze, które służą do wyrzucania tych śmieci z tego właśnie potrójnego kosza, który widzieliście. I dla mnie na przykład jest to zupełnie logiczne. Nie wiem, dlaczego w Polsce tak naprawdę nie przykłada się do tego nacisku. Może z tego względu, że Polska jest dużym krajem i jest jeszcze gdzie te śmieci wyrzucać. Tutaj mamy wyspę, wyspa jest malutka i trzeba o to bardziej zadbać, prawda? Ale prędzej czy później tego miejsca zabraknie. Mam nadzieję, że w niektórych województwach w Polsce się to zmienia. Mam nadzieję, że wygląda to nieco lepiej. Powiedzcie mi w komentarzach, może zamieście odpowiedzi właśnie w postaci filmików na waszych kanałach, jak wygląda segregacja śmieci u was w Polsce, bo bardzo mnie to ciekawi. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam ponownie, zapraszam do dawania łapki w górę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.